Problemem zajęto się podczas nadzwyczajnej sesji. Do radnych zwrócili się z prośbą o interwencję przedstawiciele Solidarności z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Ta nieruchomość jest wyłączona z procesu produkcji wody, jest nam zbędna. Budynek, który się na niej znajduje, jest w stanie średnim, złym, wymaga nakładów finansowych, a spółce jest to obecnie niepotrzebne. Pieniądze ze sprzedaży tego terenu miałyby trafić na modernizację kopuły zabytkowej wieży ciśnień, także należącej do Złotowskich Wodociągów. Prezes spółki twierdzi, że zrobił wszystko zgodnie z prawem. Wystąpiłem o przygotowanie specjalnej opinii prawnej, która określa, jakie są podstawy prawne i jaka jest droga zbycia tej nieruchomości, i zgodnie z tą opinią, że tak powiem, przystąpiliśmy do realizacji tej transakcji. W drodze bezprzetargowej oszacowano, że działka jest warta 253 tysiące złotych. Znalazł się kupiec i po negocjacjach ustalono ostateczną kwotę sprzedaży na 263 tysiące złotych. Zdaniem związkowców i części radnych sprzedaż bez przetargu jest nieopłacalna dla spółki. Cena za metr ziemi w takim miejscu jak przy drodze wojewódzkiej jest troszeczkę niska, nawet bym powiedział bardzo niska, ze względu na to, że wychodzi 86 zł za metr ziemi. W drodze przetargu można by było pozyskać na pewno dużo większe pieniądze. Także czas sprzedaży tej działki tuż przed wyborami jest zdaniem części radnych niefortunny. Decyzja jest bardzo kontrowersyjna przynajmniej i powinna być podjęta przez nowe władze i spółki, prawda, i gminy, i burmistrza. Burmistrz Złotowa odpiera zarzuty i przekonuje, że całe zamieszanie ma związek z wyborami samorządowymi. Mamy tutaj do czynienia z elementami brudnej kampanii wyborczej i wykorzystywanie swojej pozycji. Radni, którzy będą nowymi radnymi, pozycja przewodniczącego. Tak naprawdę ten temat toczy się od kilku lat. Burmistrz podkreśla, że plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu pozwala na budowę obiektu usługowego, a zainteresowany deweloper chce przy partyzantów wybudować mieszkania na wynajem z funkcjami usługowymi na parterze. Zdaniem Adama Pulita, nowa rada być może zechce zmienić tam plan zagospodarowania, który dopuszcza tam usługi. I przekształcić to na działki mieszkaniowe, co generalnie jest, mówię, 25 razy niższym podatkiem niż podatek od usług. Sposób sprzedaży prawa użytkowania wieczystego dla tego terenu trafi jeszcze raz do analizy. Wówczas zarząd Złotowskich Wodociągów podejmie ostateczną decyzję.